Dzień dobry, witam wszystkich 9 maja. O czym będzie dzisiejszy materiał? Dzisiejszy materiał będzie o tym, że jest 9 maja 2020 roku. Tej sytuacji, w związku z tym nadzwyczajną rzeczą będzie to, że wreszcie z działki po raz pierwszy od długich miesięcy wyruszymy w teren. Co będzie zabawne, wyruszymy w teren, ja zamierzam zrobić materiał. Taki materiał, że nic na tym materiale prawdopodobnie nie będzie widać, ponieważ wybieramy się po nowe emocje i zamierzamy pójść sobie na szlak w nocy. Pieszo przez Bory Tucholskie w nocy, żeby sprawdzić się na nowym, troszkę dla nas jeszcze nieznanym terenie. Zrobiłem tylko jedną przymiarkę mniej więcej, jak to jest chodzić po lesie w nocy. Wiem, czego się mniej więcej spodziewać, czego za pierwszym razem mi zabrakło i przyszykowałem się, myślę, od strony teoretycznej dobrze do tej sprawy, więc teraz, póki mamy jeszcze światło dzienne i się za dużo nie dzieje, robię tego wstępniaka, powiem, jak się przygotowaliśmy, co ze sobą zabierzemy i jaki jest plan. Plan jeszcze nie obejmuje noclegu w lesie, ale będzie blisko, ponieważ chcemy dojść z naszej działki do miejsca, w którym ja mam stałą miejscówkę na dziko w lesie, gdzie sobie nocuję. Całość trasy nie będzie ekstremalnie długa, będzie 5 km, jakkolwiek myślę, że pokonywanie tego odcinka w nocy dostarczy emocji i rozciągnie go w czasie i będzie ciekawie i będziemy się czuli, jakbyśmy zrobili odcinek prawdopodobnie większy. Więc widzimy się, jak już będzie ciemno i będziemy szli. Więc tutaj zrobimy teleport. Ostatnio się teleportowałem geograficznie, teraz będziemy się teleportowali jakąś godzinkę do przodu. Żeby to zrobić, trzeba ręką zakryć obiektyw. I ciach, we kiku czasu. Minęło troszkę czasu, słońce zaszło, jest ciemno, aparat jeszcze, kamera będzie jeszcze starała się forsownie zbierać resztki światła, więc możecie widzieć, że jest troszkę jaśniej niż jest w rzeczywistości, już jest dosyć ciemno, więc można rozpocząć naszą wędrówkę. Rozpoczniemy ją standardową chyba regułą, udanym hasłem przed każdą wyprawą, czyli idziemy, czy to się uda? Oczywiście, że się uda, tylko potrzymaj mi piwo. Dwa szybkie żubry zostały zobaczone, potrzymaj mi piwo. I idziemy do lasu w piątek, 9 maja, o godzinie 21. Tutaj nie kłamiemy. Oczywiście zegarek można przestawić, ale po co to robić? 21:15, ściemniło się, mamy piątek, po tygodniu pracy. Co można zrobić lepszego niż pójść na szlak? Idziemy na szlak do lasu. Idziemy. Przed nami ostatnie dwie lampy przed lasem. My za chwileczkę odbijemy w lewo za tą ostatnią, drugą lampą. Tam już są wrota do lasu. Więc nacieszmy się jeszcze tymi... A właściwie się przywitaj. O, właściwie tyle materiału już powiedziałem, a się jeszcze nie przywitałaś. Witamy Monikę. Witamy Burka. Burek jest zdziwiony. Chyba tak nigdy takiej akcji nie widział. I powolutku zbliżamy się do tej ściany nocnego lasu. Takie zdanie, którego nigdy się nie powinno mówić na żywo, żeby nie prowokować, ponieważ po powiedzeniu tego zdania w horrorze wiadomo, że już ten ktoś nie wróci. Więc tam, za chwilę wracam. Tam mamy resztę wioski, ładnie oświetloną, a my idziemy... Widać tą ciemność tam? Mhm. A my idziemy tam. Dlaczego, ja jeszcze nie pamiętam, czy zdążyłem o tym powiedzieć, dlaczego się zdecydowałem też również ten eksperyment sobie przeprowadzić, ponieważ jak już nieraz na każdym filmie wspominałem, moment, w którym zostajemy, w którym zachodzi słońce, zostajemy w tym lesie, wiem, że nie ma opcji, że wrócę. I jestem ciekawy teraz, czy po ciemnicy, gdyby jednak była taka potrzeba i troszkę będziemy przygotowani i sobie właśnie tutaj doświadczenie zdobędziemy, czy będzie taka opcja, żeby z tego lasu za 4 km wrócić tutaj z powrotem do wioski. W związku z tym, no, trzeba nabyć doświadczenia, zobaczyć, co to jest las w nocy, co to jest las głęboki w nocy i czy da się po nim jakoś iść. Nawet używając, tutaj nie będziemy chojra, czyli jak wspomniałem, będziemy używali GPS-a. Więc pora zacząć. Za chwilę wracam. Masz. I proszę Państwa, pierwsza nowa rzecz, która robi wrażenie w nocnym marszu. Widzicie tą postać z lekkim kompleksem Boga? Ja mam w tej chwili z jakieś 30 metrów do przodu.
Tak, to jestem ja. Widzę, że w kamerze to słabiej będzie wyglądało, ale rzucam przed siebie na tle latarek gigantyczny cień, jest fajnie. Ale nie tylko to jest fajne, ponieważ gdzie jesteśmy? To jesteśmy, gdzie mamy tutaj ten znacznik szlaku. Gdzieś tutaj znaleźliśmy, o tak, szlaki w nocy wyglądają inaczej niż szlaki w dzień. Zatem, tak jakoś to trzymaj. Zatem gdzieś pomiędzy 21 a 22, bliżej 22, znaleźliśmy tutaj w lesie w nocy znacznik, to jest kropeczka czerwona, to oznacza, że to jest początek jakiegoś szlaku. Ja szczerze mówiąc miałem wyznaczoną trasę samodzielnie, więc na szlaki jako tako nie patrzyłem, ale miło wiedzieć, że gdzieś tutaj ktoś w dzień pewnie chodzi, jest jakaś ścieżka wyznaczona, my idziemy, no, będziemy szli jakiś czas tym szlakiem, a później odbijamy w nasze tajne super regiony, które później wszystko ładno pokażę na Google Mapsach i tak dalej, więc tajne już takie nie będą. Jakkolwiek na pewno jakaś tam reklama regionu, więc zaczynamy nocny szlak, nasz pierwszy w życiu i idziemy dalej. Może te wilki? Ty, dobra, co tam widzimy? Mamy zwierzę, jakieś oczy się na nas patrzą. Widać to? Mało reaguje. Za mało, no. Ja nie wyłączam nagrywania na wszelki wypadek, jeżeli to by było ostatnie ujęcie. Ale w latarkach pierwszy raz się pojawiły zielone oczy. Jakkolwiek ja już nie jestem aż tak do tego strachliwie nastawiony, bo przy mojej ostatniej próbie okazuje się, że faktycznie jak latarka ma przyzwoity zasięg, to wyłapuje te zwierzątka. Tu jest cała masa zwierzątek, więc my na siebie, jak nawet na siebie nie... Widzisz? No. Gdzie? Na drodze? Tam z boku. Nie, z boku, z lewa. No i tak, no co teraz można zrobić? No na pewno trzeba być w miarę głośno, ponieważ zwierzę raczej nas nie zaatakuje. No i tutaj pech akurat, że kamera tak światło czule tego nie uchwyci. Aha. Ojej, ale jak? Poczekaj, może to będzie widać. Poczekaj, ty się nie ruszaj. Chodź, masz. Jest, widać. Kurde, jak latareczką, jakby ona miała własną czołówkę, nie? Było widać na kamerze. No, nie, poczekaj, to niech jeszcze raz gdzieś się pokaże. Żebyście widzieli, że to jest faktycznie prawdziwe i nocne chodzenie po lesie. Nocne chodzenie po lesie ma swój niepowtarzalny urok. Więc zachowujemy się głośno. Głośno, ponieważ lisek liskiem, ale żeby nie wpaść na dzika. Ja o czymś na początku tego mówiłem, a teraz zapomniałem o czym. No i co? Póki idziemy po drodze takiej gruntowej, to nie ma rzeczy, z którym ostatnio się spotkałem, że wchodząc na taką leśną przecinkę, zaczyna być brakować punktów odniesienia. Wiemy, widzimy dokąd idziemy. Pytanie, które mnie się pojawiło, to przed chwilą zadałem i je powtórzę, że tu mamy na maksa i widzimy fajnie i daleko. I teraz drugie pytanie to właśnie, czy sprawdziliśmy, teraz jak mamy takie tanie chińskie latareczki, czy sprawdziliśmy w instrukcji specyfikację, na ile na baterii to ma starczyć, bo teraz akurat ta kwestia wydaje się bardzo żywotna, żeby wiedzieć, ile jakim trybem można sobie świecić. Akcja. Ja tutaj przygotowałem sobie troszkę w czasie tej wędrówki, żeby nie było nudno, taką przypowiastkę do podbicia tematu. Mianowicie sami w lesie, w środku lasu. Co się może stać? Czy były jakieś wyprawy w historii, gdzie coś poszło nie tak realne? I jak się okazuje, było coś takiego. I was z tą historią zapoznam, weźcie ją sobie, wygooglujcie, zobaczcie jakieś filmy, w tym jeden horror fajny. Mianowicie chciałem powiedzieć o tragedii na przełęczy Diatłowa. W 1959 roku grupa 9 studentów wyruszyła w góry Uralu. Wyruszyli zdobyć górę o Tortreten, ponieważ wtedy na Uralu panowały bardzo przyzwoite, jak na tamten rejony, temperatury minus 20,
do minus 30 stopni. Przewodnikiem był Diatłow, 24-latek z jednej strony, młoda osoba, z drugiej strony już doświadczony podróżnik. Więc w grudniu ruszyli w ten Ural. Na miejscu mieli się znaleźć w lutym, na początku lutego. Góra Otortrem, ten tak naprawdę w języku Mansów, tamtych lokalnych ludów, nazywa się, przetłumaczona, brzmi nie idź tam. Więc grupa 9 studentów wybrała się zimą na górę nie idź tam. I co się wydarzyło? Z 1 lutego na 2 lutego została ich potężna śnieżyca na jednej górze wcześniej, która się nazywa Górą Umarłych, więc no naprawdę klimatyczna sprawa. Na tej górze, na zboczu Góry Umarłych, postanowili rozbić obóz, rozbili namiot i to tak naprawdę są ostatnie pewne rzeczy, pewne wiadomości, co się do tego momentu wydarzyło, co było później. Później mieli się odezwać 9 lutego, że byli na Tortretenie i wrócili dać znać, jednak to się nie wydarzyło. Ruszyła 20 lutego ekipa ratunkowa i dotarła na to zbocze Góry Umarłych, ponieważ trasa wcześniej była dobrze zaplanowana. I co została? Została zniszczony namiot. Od środka. Od środka. Był rozcięty nożem od środka. Rzeczy były w tym namiocie pozostawiane. I ślady bosych stóp, które wybiegały tam w kierunku pobliskiego lasu. Udano się tymi śladami. Znaleziono dwa pierwsze ciała kilkaset metrów dalej. Następne cztery ciała jeszcze dalej. I tutaj się zaczęło robić dosyć strasznie, ponieważ były pomiażdżone. Jeden z uczestników nie miał języka. Pękniętą czaszkę i po prostu jakby coś z gigantyczną siłą w nich uderzyło. Następnych w tym czasie nie znaleziono. Znaleziono je dopiero później, w maju, gdy nastąpiły roztopy. Również w fatalnym stanie, jakby naprawdę jakaś nieziemska siła na nie działała. Rozpoczęło się śledztwo. I niech wisienką na torcie dla tej opowieści będzie to, że oficjalna ateistyczna radziecka nauka po latach badań stwierdziła, że nie wiedzą, co się stało. Przyczyną tragedii była jakaś, i tutaj właśnie jak wspomniałem, nieziemska siła, jeżeli dobrze pamiętam. Nie, siła wyższa, potężne siły wyższe. I do dzisiaj, mając 2020 rok, dalej nie wiadomo, co się stało, dlaczego ta dziewiątka zginęła i była w tak fatalnym, pokiereszowanym stanie. Więc to tak przytaczam właśnie przełącz Diatłowa do podbicia klimatu. Polecam horror o tym samym tytule. Jest swobodną interpretacją amerykańską, ale ogląda się fajnie. Dobra, my tymczasem troszkę przeszliśmy, więc możemy zobaczyć, gdzie jesteśmy. Mówię, nie chojraczymy, używamy sobie GPS-a, żeby właśnie było... To bardziej chodzi o oswojenie się z tym lasem w nocy. Wilki jakieś. Wrzucimy sobie mapę satelitarną, żebyśmy mogli jakieś tam mniej więcej mieć pojęcie, czego się spodziewać. Ciach, namierzamy się. I wam powiem, że idzie fajnie. Jesteśmy w połowie trasy mniej więcej, minęliśmy nasze pierwsze jezioro głównie, tutaj jeszcze nic się ambitnego nie wydarzyło. Następnie jezioro Żabie, tutaj jezioro Płocisz też minęliśmy i udajemy się w kierunku naszego jeziora, na serio tego akurat nie nazwali? Nie, dobra, to jest trzecie mniejsze, nieistotne, jest tak małe, że nie ma nazwy, do jeziora Sztuczno. Jezioro, że sztuczne, jak widzicie, mamy przez przypadek oznaczone pineskami takie pewne miejsca. Z takiego powodu, że tam właśnie od kilku lat sobie chodzimy na noclegi. Więc tak to wygląda w totalu. Na mapie wszystko wygląda krócej odpowiednio, no ale jesteśmy głęboko w lesie, jest fajnie. Dobra, no to idziemy. Następny punkt, gdzie się znajdziemy, to będzie moment zejścia ze ścieżki. Mniej więcej tutaj zaczyna się przecinka.
którą się udamy, nie jest oznaczona jaka droga, żeby dodać się na to serduszko, tutaj nocleg i zobaczyć, że da się tam pójść w nocy i da się tamtąd w nocy wrócić. Już niedaleko idziemy. Widać? Mhm, ale... Tutaj taka leśna ciekawostka. Jeżeli wybieramy sobie miejsce poza pilotażowymi obszarami survivalu i bushcraftu, warto zwracać uwagę na takie oznaczenia na drzewach, ponieważ jeżeli mamy takie nienaturalne oznaczenie na drzewach, jak tutaj widoczną... Kurde, jest noc, ja się będę pytał, widać? Widać. Takie oznaczenia lub różne inne świeże, to oznacza, że ten obszar lasu znajduje się, pod zainteresowaniem tutaj osób zawiadujących tą lokacją. No więc pod takim czymś nie ustawiamy sobie tarpa, bo rano możemy być albo przez kogoś obudzeni, albo być obudzeni przez spadające ścięte drzewo, jeżeli wcześniej piła jeścinająca by nas nie wybudziła. Więc taka nocna ciekawostka. Wzięłbym na to nie zwrócił uwagi. Teraz jak się idzie, to ta fosforyzująca farba waliła po oczach, jak światło latarki na nią poszło. No więc taki mały przystanek. I to jest ten moment, w którym się znaleźliśmy, checkpoint następny. Schodzimy z drogi gruntowej, jeszcze jako tako na mapie Google oznaczonej jako droga. I mamy odbicie na przecinkę leśną, która nas sprowadzi już tak do mniej więcej 300-400 metrów od naszego leśnego punktu. Ja pokażę to na mapie. Coś tam widać? Widzicie, tutaj u góry widać po cieniu drogi, że w lewo odchodzi taka przecinka. I my z tej przecinki skorzystamy, żeby obejść jezioro i dostać się tutaj na nasze miejsce noclegowe, które tak dobrze znamy za dnia. Więc zobaczymy, czy tutaj widać tą różnicę w kamerze. Tam idzie droga normalna. O, znamy z oznaczeniem szlaku. Widać coś? Nie. Nic nie widać. No dobrze, no to tam jest droga, a tam tej drogi nie ma. I tam idziemy, gdzie tej drogi nie ma. Kolejna nocna atrakcja, w ciągu dnia tego się nie zobaczy i wy tego też nie zobaczycie, ponieważ nietoperze, latają nietoperze. My jesteśmy już nad jeziorem, zobaczmy, czy będzie widać taflę wody. Musimy do niej podejść. To podejdźmy. Nie po to tyle przyszliśmy, żeby nie podejść do wody. Uważaj na nogi, na korzenie. To by pewnie jak był wyższy poziom wody. To stała woda. Tak jest. No. O, ale zobacz, jak dobrze utrzymanie wodę. To co, widać, że jesteśmy nad wodą? Jesteśmy na pomoście, to chyba. Na pomoście. Dowodów więcej nie ciekawe, trzeba. My się zachowujemy tutaj głośno, dlatego nie słychać żab, które się zdziwiły, że tu przyszliśmy, ale jest tak, jak było 4 lata temu, gdy byłem pierwszy raz na nocy tutaj w tym regionie i pierwszy raz na nocy w lesie ever.
to niesamowita ta chwila właśnie, że te wszystkie lęki, jakie człowiek miał związane z lasem, zakończyły się po prostu na rechocie żab przez salusiąką nockę. I jak wtedy się tego bałem, tak dzisiaj, jak teraz to usłyszałem, to mi się przypominają znowu te pionierskie emocje robienia czegoś na nowo, od nowa, tak jak w tym wypadku sobie zrobiliśmy troszkę nowe środowisko, wybijając się z dzielnego środowiska i iść w głąb Borów Tucholskich w nocy. Naprawdę polecamy, jest coś w tym fajnego. Ale na podsumowanie to może przyjdzie czas później, bo kończymy te nasze filmy, nie? Staramy się kończyć te nasze filmy, więc jak znajdziemy się już w tym miejscu, że będziemy widzieli, że tak, to jest to miejsce, gdzie zawsze się rozbijamy, to sobie usiądziemy i chwilkę odsapniemy. Dobra, teraz ewakuujemy się, woda jest po prawej, więc my idziemy w lewo. Materiał? Poszedł? Dotarliśmy. Udało nam się zidentyfikować to miejsce super dokładnie, pomimo ciemnicy, ponieważ widać? Yep. Tu od lat jest takie drzewo z takimi charakterystycznymi nacięciami. Na leśnych echach mówili, co to są za nacięcia, ale one nie są przypadkowe i chyba nie kaleczą, nie? Nie. To było celowe zbieranie żywicy. Aha. Ale niestety, jak wszystko w Polsce, już się nie opłaca. Pewnie sprowadzamy żywice z Chin. Wow. To nie widziałem, nie oglądałem dokładnie. Więc to jest to drzewo, które kojarzymy od lat, że ono tutaj stoi. Albo to. Albo to. Oj, albo to. Rany, gdzie my jesteśmy? Nie, to tutaj. Nie, ale to jest to, bo to jest charakterystyczna taka polanka właśnie, gdzie kojarzymy. Co się okazuje? Się okazuje, że my marzliśmy niepotrzebnie, ponieważ jeżeli jedne zmysły są osłabione, tak jak teraz nasz wzrok, to inne się wyostrzają. Autentycznie w ciągu 200 metrów z suchego, ciepłego powietrza zrobiło się zimno i wilgotno. Jest taka opcja... Co? Mokradła. Jest taka opcja, że to przez mokradła. Ja nie wiedziałem, jak to będzie bardzo, bardzo czuć, ale teraz naprawdę w przeciągu minuty marszu zrobiło się chłodno i wilgotno. Więc pomimo, że miejsce jest super, to się może okazać od lat, że my leciutko mieliśmy bardziej hardkorowy tryb nocowania, niż to było dla tego obszaru normatywne. No więc tak, doszliśmy. No to myślę, że jak doszliśmy, no to chwila oddania tutaj... się refleksji, znajdując się na tym miejscu, ponieważ widać ewidentnie, że mamy bardzo fajne hobby, bardzo fajną pasję. Widać to w momencie... Widać to w momencie, gdy właściwie sobie pomyślałem, że to jest moment, żeby to jakoś tutaj wziąć i uczcić. Więc co zrobimy? Czego nie zrobimy? Ogniska nie zrobimy, nie? Mamy suszę, ogniska nie robimy. Fajerwerków nie wystrzelimy. Ale szybkie spotkanie z żubrem, jak najbardziej, ponieważ udało nam się osiągnąć cel i jakaś nagroda musi być, więc dwa szybkie żubry się należą. Oj, chodziło się z tym, trząsło się kieszonką. Survivalowa porada na następny raz. Nie nosimy przy udzie piwa, ponieważ ono się strząsa. Myślę, że lepsze będą tutaj górne partie tej kurtki. A chwila odpoczynku dla pleców. Sobie chyba usiądziemy troszkę, podelektować się. Opla. Jak widzicie, las nam nie straszny, ponieważ nawet jakby się tutaj coś wykrzaczyło i odechciało, no to mam taki zestaw, żeby tu rozłożyć się ze wszystkim i do rana być komfortowo. Ale szło się fajnie, widać, że jednak trochę człowiek tego lasu, tej atmosfery leśnej załapał, że nie jest to tak mega obco, jak właśnie w tych pionierskich czasach kiedyś. Troszeczkę może mi brakuje takich właśnie fajnych emocji. Chcesz mnie doświetlić? Materiał to doceni. Będziesz prześwietlony. To samo ocenisz. Widać, że jestem prześwietlony? Tak.
Tak? No, ja cię jestem w stanie moją prześwietlić. No dobrze. No okej, okay, dobra. Znaczy, no. Więc jak wspomniałem właśnie ten, jest taki moment fajny refleksji, żeby powiedzieć właśnie, że mamy mega fajne hobby, szczególnie właśnie w tych czasach, w jakich się znaleźliśmy. Ja przypomnę dla potomnych, że mamy maj 2020 roku i sytuacja jest niefajna. W związku z tym naprawdę to, co było dla mnie kiedyś odrobiną jak to się nazywa? Nie ekshibicjonizmu. Ekstrawagancji. Jak masz dużo pieniędzy, to jesteś ekstrawagancka. Jak dużo pieniędzy nie masz, to jesteś szalona. Więc my gdzieś pomiędzy 4 lata temu właśnie postanowiliśmy zacząć uprawiać tą leśną pasję. I o ile wtedy to o tym się jeszcze mało mówiło w Polsce, to był temat w miarę świeżo nowy i wydawał się taki troszkę dziwny. Jak komuś się pochwaliłem, co robiłem w weekend, to ja już widziałem brak akceptacji i zrozumienia w oczach tych osób. Na chwilę obecną, po 4 latach, to było naprawdę budowanie kapitału dla swojej normalności. 2 miesiące wysiedziane w domu, prawie 3 miesiące wysiedziane w domu, to jednak naprawdę było można poczuć. To śmieszna faza, jak ktoś powie właśnie, że dopiero kojarzymy coś, jak coś utracimy, to tutaj jak najbardziej ma zastosowanie. Nie zdawałem sobie sprawy, jak ja się od tej aktywności uzależniłem. I tutaj jest naprawdę ładowanie przez mikro USB prosto od ziemi, jak się jest połączonym. W związku z tym właśnie bardzo, bardzo fajne hobby na ten czas. Mogę uczciwie polecić wszystkim. Fajnie, że my sobie ten kapitał doświadczenia zbudowaliśmy, że tutaj siedzimy teraz w pełni zrelaksowani, odcięci od tego dużego świata poza nami. Plasujemy nad końcami filmów. I co można by więcej powiedzieć? Może ty masz jakieś postrzeżenia? O, wywiad z operatorką? Masz ochotę? Nie. Zupełnie nic do powiedzenia? Zupełnie. Moim fanem jest Grzegorz z EDC. Chcę być jak Grzegorz. Chcę być drugim najmilszym człowiekiem w internecie. No tak. Czyli robić, a nie gadać. Dotknij ziemi. My jesteśmy na mokradłach, tak? Na tortwowisku. To jest jak suche, jak puder. No. Czujesz? To jest sam jest. Piach. Coś niesamowitego. Mąka normalnie. A trochę padało, nie? Ale no. Co to jest? Dla lasu. Więc o ile ten, kiedyś jeszcze rok temu, w listopadzie startował ten pilotażowy program Lasów Państwowych na temat obszaru wyznaczony do bushcraftu i survivalu. Posypało się dosyć dużo negatywnych komentarzy, że co z tego, jak nie można palić ognia. Będziemy musieli się nauczyć z tym żyć. Będziemy musieli się prawdopodobnie nauczyć do tego stosować, ponieważ jeżeli ja nie jestem w swoim lesie, nie jest to mój prywatny las, w związku z tym obowiązują nas przepisy, które różnie za zeszłe lata przyjmowaliśmy do wiedzy, że są. Różnie je traktowaliśmy. Tak teraz apel do samego siebie, po prostu, że mając to w ręku, to co tutaj mam, ognisko w tych warunkach byłoby po prostu skrajną głupotą. Ja gwarantuję, że jak coś poszłoby nie tak, nikt by nad tym ogniem nie zapanował. Dlatego może nie traktujmy tego ognia jakoś tak obligatoryjnie, że to jest klimat, ponieważ jak sobie tutaj siedzimy i gdybym nie gadał, byłoby cicho, to jest też magia i wędrowania, i przebywania w takiej ciemności. Aż mi się przypomniał tytuł filmu Star Trek Into the Darkness. To była metafora, teraz my robimy naszą metaforę i też się wbrew lękom, obawom wybraliśmy w głąb tych Borów Tucholskich we dwójkę, poza szlakiem i zrobiliśmy to. Czuć, że fajnie było to zrobić, nie czuć przełomu. Myślałem, że troszkę będzie bardziej lękowo. Być może dlatego, że jesteśmy we dwie osoby. No na pewno to ta druga osoba robi to, że nie ma takiego uczucia absolutnej izolacji. A z drugiej strony może właśnie te lata praktyki swoje zrobiły, że tak człowiek się tu czuje jak w domu. Się czuje bardzo normalnie, się czuje tutaj lepiej niż chodząc po tych dziwnych miastach teraz, po tych dziwnych ulicach. Z dziwnymi widokami takimi, do których nie nawykliśmy. No lepiej się tego chyba nie zakończy, tak sobie myślę. Jaki jest teraz plan? Taki plan jest teraz, że posiedzimy tutaj sobie chwilkę, wypijemy to inauguracyjne piwo, że osiągnęliśmy punkt, który sobie założyliśmy. Tą samą drogą wrócimy. Wrócimy sobie na działkę. Na działce będzie wieczór w ofie, takie troszkę chwile prywatne, więc do tego już nagrywać nie będziemy. I na następny materiał chciałbym wrócić, chciałbym zrecenzować namiot, tak, bo nie każdy, nie,
Nie zawsze trzeba być pod tarpem, żeby pokazać całemu lasu i okolicy, cały dział Słoneczny, że jest się kozakiem. Czasami chodzi o to, żeby po prostu przyjeżdżamy sobie jakoś tam odpocząć, nie chcemy się bawić technicznie, po prostu w 5 minut rozstawić namiot, walnąć się do środka i używać lasu. Dobra, no myślę, że lepszego zdania na zakończenie nie będzie, więc dziękujemy za uwagę. Jak się materiał podobał, to poprosimy łapkę w górę. Jak się nie podobał, to nie dajcie łapek w dół, bo to jest takie demotywujące, szczególnie jak ktoś nie poda dlaczego, a jeszcze bardziej, jeżeli poda dlaczego. No i tak, no i koniecznie zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem obok. Do zobaczenia na następnym materiale, dalej na tej samej działce, z prawdopodobnie właśnie recenzją namiotu. Dzięki, pa. Kraftowego. Pa, pa. Zdrówko.